Niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. <laughs> ja tylko dodam do tego, że w niedzielę mamy taką, takie dwie składki. Jedną normalnie na ofiarę do zboru, a drugą do kopert. Jeżeli ktoś ma na sercu, aby wesprzeć, aby pomóc, zasponsorować dzieciom w Burkina Faso rok nauki. Z wyżywieniem, taki posiłek, jak słyszeliśmy w niedzielę, raz dziennie z podręcznikami. To jest dla szkoły podstawowej około 230 zł, dla szkoły średniej, dla jednej osoby na cały rok około 290 zł. A więc, jeżeli ktoś ma takie pragnienie, do koperty niech włoży. I wiadomo, że to w kopercie jest na ten cel i to będzie przekazane do, na misję prześladowanych chrześcijan. Drodzy, jakiś czas temu mówiłem na temat wiary i starałem się poruszyć pewne aspekty, jak Pan Jezus upatrywał, szukał wiary w słuchaczach wiary, że Bóg ma moc, że Bóg uzdrawia. I to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu: ufność, wiara, zaufanie wobec Boga. A też ostatnio przez dwa czwartki i Tymoteusz i później ja mówiliśmy na temat modlitwy. Mówiliśmy Tymoteusz z tego, co pamiętał, mówił o wadze modlitwy jedni za drugimi. Nawet tutaj jedna siostra Basia, mówi, ja chciałam mieć taki, e, taką informację kto, gdzie jest, i żebym mogła po imieniu się później modlić, jak w domu jestem. E, Mówiłem tydzień temu o tym, że Dom Pana jest domem modlitwy i że potrzebujemy, jest ta ogromna potrzeba, żeby, żeby poprzez modlitwę pozwolić Bogu działać, prosić Go o to, żeby On działał, żeby coś, coś od Niego przyszło, coś takiego, co porusza serce Twoje, moje, ludzi, także ludzie są. Mają tą świadomość Boga, Bożej obecności, Bożego działania, i wtedy coś się zmienia, radykalnie się zmienia w życiu człowieka, bo Bóg zaczą, zaczął działać, prawda? I chciałbym dzisiaj kontynuować też tą kwestię modlitwy, tym bardziej, że jutro mamy taki szczególny dzień, raz w miesiącu. Tak zaproponowałem, powiem, postanowiliśmy, ale tak rozmawialiśmy na Radzie Starszych, te wszystkie rzeczy omawiamy i to nie jest na takiej zasadzie, że tylko pastor, ale, ale jako Rada Starsza chcemy, żeby, żeby taki czas był. Wiecie, jeżeli to jest tak jak w naszym fizycznym życiu: jeżeli nie ćwiczymy naszego ciała, to po prostu ono staje się coraz bardziej słabsze. I tak samo w, w tych sprawach duchowych. Jeżeli nie ćwiczę swoich duchowych mięśni, nie ma w moim życiu modlitwy, nie ma w moim życiu jakiegoś regularnego czytania Bożego Słowa, to. Duchowe mięśnie słabno staje się słabym człowiekiem, duchowo słabym, tak jak fizycznie słabym. Jeden z pastorów, kiedy czytał pierwszą Mojżeszową, czwarty rozdział, Wiersz 26, tam tak jest napisane: Setowi także urodził się syn i nazwał go Enoż. Wtedy zaczęto wzywać imienia pana. I on to nazwał największym odkryciem ludzkości. Kiedy ludzie zaczęli wzywać imienia Pana, kiedy odkryli, że mogą wołać, modlić się do Boga, i Bóg słyszy, i Bóg odpowiada. Tak więc chcę mówić dzisiaj o tym największym odkryciu, jakim jest modlitwa. Nie o odkryciu Ameryki, ale odkryciu, że człowiek, taki jak Ty i ja możemy wołać do Boga i Bóg. Będzie i Bóg jest gotów nam odpowiedzieć. I chcę przypomnieć kilka ważnych rzeczy. Ja wiem, że na temat modlitwy bardzo dużo mówimy, tak jak wie, na wiele innych aspektów naszego chrześcijańskiego życia. Chciałbym, żeby to przekładało się tak naprawdę na naszą praktykę. Tak jak słyszeliśmy też w niedzielę, że mamy czuwać. Mamy pilnować swojego serca, swoich myśli, a też czuwanie polega na tym, i to jest w tym kontekście powtórnego przyjścia, abyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń. Tak więc, co charakteryzuje taką prawdziwą modlitwę wiary, że mam odwagę, że, że mogę jakby zmagać się przed Bogiem i przed Jego obliczem o coś prosić? I wiem, że to nie jest niewłaściwe z mojej strony, ale jak najbardziej właściwe. Drodzy, my wiemy, że modlitwa jest rozmową z Bogiem. To nie jest tylko mówienie do Boga. Ale kiedy mówię do Boga, kiedy się modlę, ja w moim duchu wyciszam się i próbuję usłyszeć, co Bóg do mnie mówi, co On odpowiada na moją modlitwę. I czasami jest to wyraźne, czasami ja nie słyszę, albo on nie mówi, a czasami on bardzo wyraźnie gdzieś tam porusza moje serce, moje wnętrze, mojego ducha i upewnia mnie w czymś, albo, albo rozbudza coś w moim sercu. On mówi do nas. Tak bardzo ładnie we wstępie brat Maciej przeczytał nam ten tekst z listu do Koryntian: Nie przyszliśmy do niemego Bóstwa. Do pogańskiego bóstwa. Bogowie wymyślą, wymyśleni przez ludzi nie są bogami. Możesz mówić, one ci nic nie odpowiedzą, ale przychodzimy do żywego Boga, który jest dzisiaj obecny pośród nas, tutaj na tym miejscu. I On mówi, i On przemawia w różnoraki sposób, I jeżeli tylko jestem otwarty na to, to mogę go usłyszeć i będę go słyszał, i, i, i będę wiedział, że On do mnie przemawia przez swoje Słowo i przez swojego świętego Ducha. Tak więc, co charakteryzuje taką modlitwę, prawdziwą modlitwę wiary? Kiedy się modlę i mam tą świadomość, że to nie jest gdzieś modlitwa jak kulą w płot, ale ona jest w stanie dotrzeć przed Boży tron, przed oblicze Boga. Po pierwsze, jest niesamowicie ważne, żebym wiedział, że moja modlitwa, jeżeli chcę, żeby Bóg wylał błogosławieństwo na moje życie, odpowiedział na moją, na, na moją modlitwę, ona musi mieć podstawę, uzasadnienie w samym Bogu, w tym, co Bóg mówi do nas, ludzi. Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Boże Słowo, na przykład w księdze Daniela w dziewiątym wierszu, czytamy tak, w dziewiątym rozdziale, w drugim wierszu, w pierwszym roku jego panowania, panowania Dariusza, ja Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest siedemdziesiąt lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście we Włosienicy i po piele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, i tak dalej, i tak dalej. Cały rozdział poświęcony jest modlitwie Daniela, wołaniu i błaganiu. Dlaczego? Dlatego, że on, czytając Pismo Święte, on tu mówi: Zwróciłem uwagę, na liczbę lat u proroka Jeremiasza. I w 29 rozdziale proroka Jeremiasza jest tam takie słowo, wiersz 10 tego 29 rozdziału. Bo tak, mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę Was. I spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Wspaniała obietnica. I czasami zastanawiamy się i może, może mamy takie myślenie. Wiecie, są takie. Niektórzy myślą, że jeżeli coś już jest napisane i, i Bóg to zapowiedział, że za tym już nie potrzeba stać w modlitwie, nie potrzeba się już o to modlić. Ale ten fragment i inne fragmenty uświadamiają nam, że kiedy Bóg daje obietnicę, to Bóg chce, żebyś ty i ja tą obietnicę wziął dla siebie i abyśmy się modlili, aby Bóg tą obietnicę wypełnił w naszym życiu. To jest niezwykle ważne. Oto ja, Daniel, zwróciłem uwagę na liczbę lat. Daniel był niesamowitym człowiekiem. To już był starzec. Może około dziewięćdziesiątki. Ale on ciągle był wierny Bogu. On ciągle trzy razy dziennie się modlił, otwierając okno swojego pokoju w kierunku Jerozolimy. I nic nie było w stanie go z tego jego przyzwyczajenia dobrego czy planu modlitwy codziennej wyłamać. Ale on też czytał obietnicę, czytał Boże Słowo, i on tam wyczytał, że Bóg postanowił 70 lat niewoli, a później Bóg sprowadzi naród. Judzki do Jerozolimy. I Daniel mówi, fantastycznie, to się na pewno wypełni. On mówi tak, to się wypełni, ale ktoś musi stanąć w modlitwie o to, w prośbie o to, żeby Bóg wypełnił swoją obietnicę. Ja myślę, że to działało w taki sposób, że Duch Boży inspirował czy kierował Daniela do tego słowa, a później Duch Boży dał Danielowi takie pragnienie, a teraz się módl Danielu, aby to słowo się wypełniło aby jeńcy wyszli z powrotem do swojego kraju aby ci których rozproszyłem i tych ty, których zesłałem do Babilonu aby wrócili odbudowali mi świątynię a więc muszę mieć biblijną podstawę dlatego o co ja się modlę? Jeżeli Bóg ma mnie wysłuchać, moja modlitwa musi być zgodna z Jego świętym słowem, z Jego obietnicą, z tym co on mówi w swoim słowie. To nie jest jakieś moje widzi mi się. Oczywiście, że Pan Jezus też powiedział proście o cokolwiek byście chcieli. Ale my rozumiemy, że to cokolwiek musi się mieścić w ramach woli Bożej i Bożego słowa, prawda? Że to cokolwiek oznacza coś co w efekcie przyniesie Bogu chwałę i pożytek dla nas. A więc On się modlił. Wiecie, dostał dziwne słowo, bo Daniel później opisuje w tej, w tej modlitwie, że postanowione jest też 70, 70 tygodni dla Twojego 70 tygodni dla twojego, dla twojego narodu. I później takie dziwne otrzymuje, aż do czasów ostatecznych. Proroctwo, słowo od Pana. Ale Daniel modli się o powrót. Bardzo podobnie było w życiu Nehemiasza, męża Bożego, który był też na, na dworze króla, tam na, na północy, Artaxerxesa. I, I kiedy czytamy w pierwszym rozdziale, kiedy przyszli z Judy Żydzi, to już jest ten czas, w którym świąt już powróciła ta grupa, już odbudowali świątynię, ale on tutaj dowiaduje się, a gdy usłyszałem, trzeci wiersz może, a oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. to tak go dotknęło. Znowu został poruszony. Ja myślę tak, że są ludzie, boży ludzie należący do Boga, którzy pozwalają się Duchowi Bożemu poruszyć, i są ludzie wierzący, którzy nie odbierają tego poruszenia ducha w swoim sercu. I jakby tak, jak było, tak jest, nic to nie wpływa na ich działanie, na ich postawę przed, przed obliczem Boga. Ale Daniel i Nehemiasz kiedy, jeden, kiedy usłyszał, że już ten czas sądu się skończył, zaczął wołać: Panie, wypełnij obietnicę, którą dałeś. Daj, aby lud wrócił z powrotem do Jerozolimy, odbudował ci świątynię. Czy Bóg wysłuchał Daniela? Jak najbardziej. Oto zaczął się wielki powrót. Co najmniej trzy grupy, jedna, za jakiś czas druga i następna wróciły do Jerozolimy. Ale okazuje się z historii Izraela i z tego, co czytaliśmy w księdze Nehemiasza, że chociaż ta grupa wróciła i chociaż po wielu trudnościach odbudowali świątynię, nadal był, były tam bardzo trudne warunki. Ale znalazł się ktoś, kto zaczął się w tym względzie modlić. Drodzy, jak ważne jest, żebyśmy uchwycili słowo Pana, Bożą Obietnicę dla siebie. Przyjęli ją, zrozumieli, oto Bóg mówi do mnie i stanęli w modlitwie, aby to słowo wypełniło się w moim życiu czy w życiu kogoś drugiego, jeżeli to dotyczy kogoś drugiego. W Ewangelii Łukasza z kolei czytamy w drugim rozdziale o człowieku, któremu Duch Święty coś powiedział, coś obiecał. I zobaczcie, zobaczmy do Ewangelii Łukasza. Czytamy tutaj w drugim rozdziale tak: A był wtedy w Jerozolimie człowiek od 25. wiersza imieniem Symeon. imię Symeon znaczy wysłuchany od Boga albo wywyższony. To był starszy człowiek. To nie był młodzieniec. To nie był człowiek, który jeszcze był w pełni sił fizycznych, to był starszy człowiek, był w Jerozolimie. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Duch Święty był nad nim. Hallelujah. Wiecie, to jest dobre, gdyby takie świadectwo, gdybyśmy mieli od Pana, od Boga, Duch Święty jest nad nami. A nawet w nas, tak? Bo Słowo Boże mówi: bądźcie pełni ducha świętego. Duch święty był nad nim, był nad nim i w nim. Temu duch święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Miał obietnicę ten starszy człowiek, i on mówi: Będę tak długo żył, zanim nie zobaczę mesjasza, narodzonego mesjasza. Wiecie, niesamowita obietnica, i ja myślę tak, drodzy, że Symeon musiał wielokrotnie bronić, trzymać się mocno danej obietnicy. Jestem przekonany, że diabeł, że przeciwnik robił wszystko, aby zburzyć to zaufanie i wiarę, że on będzie oglądał Jezusa. Tak jak w naszym życiu. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że On ci to da? Może to się tobie tak tylko wydaje? Czy rzeczywiście Bóg da ci zwycięstwo? Czy rzeczywiście On się o ciebie zatroszczy? Twoja wiara, ty, ty się łudzisz. Ja my, jestem przekonany, że wielokrotnie diabeł przychodzi i mówi, nie doczekasz się, nie będziesz oglądał Mesjasza. Symeon, sądzę, musiał toczyć nieraz walkę, ale on trzymał się obietnicy, którą otrzymał. Zanim umrze, zobaczę Mesjasza. A później już mogę odejść. Spokojnie mogę odejść do wieczności. Wiecie, to jest niesamowicie ważne. Każdy z nas musi zobaczyć Mesjasza, zanim odejdzie do wieczności. Nie tylko zobaczyć, ale nawiązać z nim społeczność bo odejść bez Mesjasza do wieczności, to jest tragedia. Ale Symeon się tego trzymał. Przyszedł więc, na... Duch Święty był nad nim, Duch Święty mu do niego przemówił i on potrafił tak chodzić, że cały czas Boża obecność była z nim i przyszedł więc z natwienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wznosili, wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił, Wielbiąc Boga mówił, teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci Pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i Matka dziwili się tym słowom. Przecież Jezus nie miał takiej metki z napisem. Prawda to, dzieciątko. Oto rodzice wnoszą dziecko do świątyni, a Symeon, nad nim jest Duch Święty, ma obietnicę, że zobaczy Mesjasza i oto widzi to dziecko, za którym według zakonu ma być złożona ofiara, bo każdy pierworodny należał do Pana i trzeba go było wykupić i rodzice postanowili go wykupić dwoma synagorlicami. I Simeon przez Ducha Świętego, Duch Święty mówi: To jest ten. To jest ten, o którym Ci mówiłem. I On bierze to dziecko na ręce z wiarą, z pełną świadomością na 100%. Oto moje oczy ujrzały zbawienie. Simeon nie pozwolił sobie zabrać obietnicy, którą Bóg mu dał przez Ducha Świętego. Drodzy, Bóg czasami mówi do nas, odnośnie naszych bliskich. Odnośnie różnych sytuacji naszego zdrowia. Bóg dał obietnicę, a później przychodzi taka ciemna dolina, i musisz się zmagać, i diabeł nieraz mówi: nic z tego nie będzie. Nie będziesz już zdrowy. Bóg nie zbawi tej osoby. Oto przychodzi taki moment, ale jeżeli Bóg dał ci słowo, i ty wiesz, że Pan ci to dał, trzymaj tego słowa się mocno. Trzymajmy mocno i wołajmy: Panie, ja wierzę, ja Ci dziękuję, że ja będę oglądał Twoje błogosławieństwo w tym względzie. Symeon mógł to oglądać. Bez względu na to, co się działo, wypełniło się, wypełniła się obietnica, a więc wypełniło się wszystko to, co Pan obiecał. Jeśli mam modlić się, to chcę wiedzieć, że mam mocne podstawy stać przed Bogiem i tak długo walczyć. Tak długo, jeśli trzeba prosić, chyba że Bóg dał mi takie wyraźne zapewnienie, już to jest twoje, chociaż jeszcze tego nie widzę. Ale Duch mówi, to już jest twoje, już zwyciężyłeś. No to teraz jedynie dziękować i wielbić Boga. I to jest właściwe. Bo Bóg to włożył, tak jak Simeonowi, on wiedział, to się na pewno stanie. A więc mamy mnóstwo takich obietnic. Dzisiaj w, naszym, w tym wstępie Maciej czytał o darach ducha. Zapragnijcie usilnie, o dary ducha. Ale pierwsze, zapragnijcie, abyście byli napełnieni Duchem Świętym. Czy jest to obietnica dla wszystkich, drodzy, czy tylko dla niektórych? aby Duch Święty stąpił na nasze życie, abyśmy byli dosłownie zanurzeni i napełnieni Duchem Świętym. Czy to jest obietnica dla niektórych czy dla wszystkich wierzących? Jak myślicie? Śmiało. Tam wyraźnie w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich ta obietnica należy się wam, waszym dzieciom i tym wszystkim, którzy uwierzą. A więc masz obietnicę. Masz podstawy, a więc masz prawo, tak jak Jakub zmagał się całą noc z aniołem pana, zmagać się przed obliczem Boga. Panie, dałeś obietnicę. I pamiętajcie, to jest dar, to nie jest za zasługi. To jest dar łaski, aby Duch Święty napełnił twoje życie. Tak więc z wiarą. Przychodzimy, aby odebrać to błogosławieństwo, czy dar ducha, przez Duchu Świętym, czy dary ducha, czy też uzdrowienie, czy też szukamy oblicza Pana dla samych siebie. Wielokrotnie, w Bożym Słowie, jest wezwanie, jeśli mnie będą szukać całym swoim sercem, dam się im znaleźć. W jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, a jeś, jeśli. Zwracasz swój wzrok w górę do Pana i go szukasz, on obiecuje, że da ci się znaleźć. Albo taka obietnica każdy, kto by wzywał imienia pańskiego, będzie zbawiony. A więc jeżeli podniesiesz głos, będziesz wzywał imienia Pana, aby on przyjął ciebie, przebaczył ci, uratował cię, Bóg to wypełni, bo jego słowo jest tak i amen. Więc pierwszą rzeczą, albo mamy taką obietnicę z Ewangelii Marka, Wiecie, modlę się, żeby nasze nabożeństwa, żebyśmy doświadczali tego więcej i więcej. Coś z tego doświadczamy, ale tu mamy takie, taką wspaniałą, wspaniałą obietnicę, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Będą kłaść ręce z wiarą. I chorzy będą uzdrawiani. I nieraz mogliśmy to oglądać i, i mo mogliśmy tego doświadczać, że, że Bóg wypełnia swoje obietnice. Jeżeli my stoimy na gruncie. Słowa i wiara jest oparta Jego Słowo, to nie jest wtedy ślepa wiara, martwa wiara, ale żywa wiara w oparciu o Boże Słowo. Tak więc dobrą rzeczą jest, takie znaki będą towarzyszyć. Druga rzecz, która jest niesamowicie ważna, jeżeli to ma być modlitwa wiary, Charles Finney mówił tak, ciesz się, z posiadania dobrych pragnień, dobrych pragnień, ja bym dodał do tego takich Bożych pragnień. Wiecie, bo Bożym pragnieniem jest, że w ciągu dnia jesteś zajęty jakąś pracą, i nagle, dlatego że tak jak na Simeonie, duch pański jest nad Tobą, jest w Twoim życiu, nagle odczuwasz takie pragnienie, aby zostawić na chwilę wszystko i zacząć się modlić o kogoś, zacząć się wstawiać za kimś. Wieszcie, to są pragnienia, które tak naturalnie nie pochodzą od nas. Pochodzą od samego Pana. Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. Pisze Paweł w liście do Filipia. I czasami nie zdajemy sobie, ale jeżeli jesteśmy posłuszni tym pragnieniom, tym, co wewnątrz nas się gdzieś odzywa, może kiedyś w wieczności będziemy oglądać, jak wielkie przyniosło to błogosławieństwo. Bo modliliśmy się albo kogoś konkretnie albo modliliśmy się na językach tak jak tutaj czytaliśmy w intencji w sprawie kogoś o kim Duch Boży dokładnie wie bo modlitwa na językach jest inspiracji Ducha Świętego tak jak my nie wiemy o co się modlić ale Bóg wie i on nas inspiruje w tej modlitwie w innych językach a więc to może być pobudzenie do modlitwy, to może być jakieś pobudzenie nagle do Bożego Słowa, do, do czegoś szczególnego, że otwierasz Biblię, nie miałeś zamiaru, chociaż każdy z nas powinien mieć taki swój czas w ciągu dnia czy dni, i modlitwy, i rozważania Bożego Słowa dla siebie, karmienia siebie. Ale ja mówię o czymś takim jeszcze ekstra, że odbierasz coś, Szczególnego, jakieś szczególne pobudzenie, albo takie rozbudzenie za obecnością Pana, być przed Jego obliczem, i wtedy zostawiasz wszystko, siadasz i wielbisz Boga, modlisz się do Niego. A On coraz bardziej duch Boży ci pokazuje coś konkretnego, o co Bogu się rozchodzi, albo po prostu rozkoszujesz się Bogiem. Pobudzenie. Ja mówię znowu. Nie zawsze jesteśmy posłuszni temu działaniu Ducha Świętego. Ja wiem, tak mogę powiedzieć po sobie, że czasami ten jakby, no Słowo Boże mówi, nie zagaszajcie Ducha, ja zagaszam, jeszcze nie teraz, za chwilę, jeszcze nie teraz, jeszcze zrobię to. Albo je, i to mija. Ale my musimy być wrażliwi. W Księdze w Księdze Ezdrasza 1:5. Tu jest takie Wiecie tam jest mowa o tym, o tym powrocie o tym powrocie do Judei do Jerozolimy. Kto tam poszedł? Tutaj napisane jest tak: W Księdze Zdrasza w pierwszym rozdziale wierszu 5: "Wyruszyli więc w drogę". Naczelnicy rodów z Judy, Beniamina, kapłani, lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię pana w Jerozolimie. Popatrzcie, wszyscy, których pobudził duch. Inaczej mówiąc, wszystkich, którzy byli wrażliwi, otwarci na działanie ducha Bożego, oni poszli. Ja nie wiem, Ilu z nas by się zdecydowało zostawić dorobek życia dwóch pokoleń tam w Babilonie i wrócić do miejsca, gdzie są zgliszcza, aby wszystko zaczynać od nowa? Gdzie dosłownie nie było nic, ale tych, których pobudził duch i oni dali się pobudzić. Oni będą i mają ten przywilej i zapisali się na kartach w Księgach Bożych, odbudowali świątynię Pana. Dokonali niesamowitego dzieła. To samo jest z tym związane ze świątynią, ale w księdze proroka Ageusza, kiedy prorok staje, bo oni zalali fundamenty i później się wstrzymali w wyniku presji okolicznych narodów, to... Bóg posyła proroków po 16 latach przerwy. Ageusz i Zachariasz zaczynają prorokować, i tutaj czytamy tak w księdze proroka Aggeusza w pierwszym rozdziale wierszu 14. Wtedy pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. To, co chcę zaznaczyć, bądźmy wrażliwi na to poruszenie Ducha Świętego. Bo Bóg coś chce dokonać, ale może dokonać, jeżeli Ty i ja damy się poruszyć i pójdziemy za tym wezwaniem. I będziemy działać zgodnie z tym wezwaniem. Nie zagaszajmy Ducha Świętego. Ale pozwólmy Bogu działać. I wtedy to będzie trud, to będzie wysiłek, to nie będzie łatwe, chociaż jestem przez ducha poruszony, ale kiedy jestem temu posłuszny, Bóg daje mi przywilej uczestniczyć w dziełach Jego królestwa. I kiedyś to będzie nagrodzone. Po trzecie, nie, chyba pod, tak. Po trzecie, całkowicie poświęć się Bogu inaczej mówiąc jeżeli chcę modlić się modlitwą wiary chcę żeby to dotarło przed oblicze Boże to zdajemy sobie sprawę że powinienem dbać o swoje duchowe życie o czystość duchowego życia aby mógł być naczyniem czystym do celów zaszczytnych każdy z nas musi powinien badać swoje własne życie serce czy Właściwie stoję przed Bogiem. Jeżeli tak, to mogę się modlić. Dosłownie powinno, powinien w nas być ten sam duch, który był w życiu Jozuego i Kaleba. Pamiętacie, cała reszta, dziesięciu wywiadowców i reszta ludu izraelskiego, pod wpływem tych dziesięciu, ty, zaczęło narzekać. Zaczęło wymawiać, i mówić przeciwko Bogu i Mężyszowi, po co nas wyprowadziłeś z Egiptu? Pomrzemy tutaj, nie zdobędziemy tego miasta. A więc bądź tym, który, jak słowo Boże mówi, Kale bez zastrzeżeń szedł za Bogiem. Kiedy czytał Boże Słowo i zrozumiał prawdę, bez zastrzeżeń szedł za słowem, za słowem Bożym. A więc Całkowicie Bóg oczekuje, że Jemu się poświęcimy. To związane jest z tym, że ja oddaję siebie, mam tą świadomość, jestem całkowicie zależny od Jezusa, nie próbuję nic robić na własną rękę. I wiem, że tylko dzięki Niemu mogę coś zrobić. Ewangelia Jana 15, rozdział od 1 do 16. Pamiętacie, Jezus powiedział, bo bez mnie nic uczynić. Nie możecie. On mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Żadna latorość nie wyda sama z siebie owocu. Owoc płynie z krzewu, z korzenia. Jeśli jestem z Chrystusem połączony, wtedy jest gwarancja, że wydam owoc. Czyli jestem poświęcony mojemu panu, oddany mojemu panu. Chyba Paweł, apostoł. To tak pięknie wyraził w liście do Filipian 1:21, albowiem życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. On nie wiedział, chociaż już wtedy, jak pisał ten list, już miał nadzieję, że wyjdzie, ale był gotów na jedno i na drugie, na życie i na śmierć. Życiem dla mnie jest Chrystus. I to nie był slogan. On naprawdę żył Chrystusem, z Chrystusem. I dla Chrystusa całkowicie poświęcić się Bogu. A więc muszę sprawdzić moje życie, moje serce, czy wszystko tam jest w porządku, wszystko jest poddane i posłuszne Bogu, czy są rzeczy, sprawy, które ja ukrywam przed Bogiem, przed innymi i wiem, że Bogu się nie podobają. Wtedy nie mogę wznosić modlitwy wiary. I nie będę w stanie wznieść modlitwy wiary, bo bardzo szybko diabeł przyjdzie i w nie wypunktuje i pokaże, że coś jest nie tak. Po czwarte, musimy być w modlitwie wytrwałymi. Nie wolno nam się zniechęcać, chociaż nieraz się zniechęcamy. Nie wiem jak wy, ale ja czasami mówię: Boże, ja już nie wiem co robić. Było takie nauczanie w pewnym momencie w kościele, ty nie musisz, bo wiecie, nie macie być wielomówni w modlitwie, nie musisz do Boga mówić ciągle, czego potrzebujesz. Wystarczy, że mu raz powiesz i sprawa jest załatwiona. Ale ja czegoś takiego nie znajduję w Bożym Słowie. Mam się tak długo modlić, aż przyjdzie odpowiedź. Amen? Tak długo, aż przyjdzie odpowiedź. Wiecie. Każdy z nas, jeżeli o coś walczy duchowo w modlitwie, dochodzisz do takiej granicy, zmagasz się i nagle masz świadomość, wiem, że Bóg będzie błogosławił. Wiem. Do tej pory cały czas o to prosiłeś, wołałeś, błagałeś, ale przychodzi moment, mówisz: tak, to jest wymodlone. Ja wiem, że Bóg będzie działał. Tak powinno być z naszymi nabożeństwami, kiedy stoimy bo wołamy do Boga, Panie, objaw się w swojej chwale i w swojej mocy w naszych zgromadzeniach. To powinno być modlitwa w ciągu tygodnia w naszych domach, aby moc Boża wstępowała i tak długo, mówi, tak Bóg będzie błogosławił. Panie, błogosław usługujących Słowem, prowadzących, grupę, która prowadzi nas w uwielbieniu, błogosław, modlitwy i wszystko. Jezus wielokrotnie mówił, pamiętacie tej kobiecie, która w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, która tak długo prosiła, aż w końcu aż w końcu przyszła odpowiedź. Zobaczmy, tam, tam jest powiedziane, że powi powiedział im to, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. To jest podobieństwo o tej kobiecie, która prosiła tego, tego sędziego, aby wziął ją. W obronę. On nie chciał, ale pod ciągłym jej naporem w końcu, w końcu się zdecydował. A więc powinienem być wytrwały. Apostoł Paweł w liście do Filipian 1.19 napisał. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Przez modlitwę Waszą, on wiedział, że oni nieustannie modlą się, wstawiają się. A też Paweł pisze tak: Zawsze w każdej modlitwie mojej za Was wszystkich z radością się modlę. On cały czas trwał w modlitwach za tymi, którym usługiwał, którym zwiastował, którzy przez Jego posługę uwierzyli w Jezusa Chrystusa. A więc Muszę mieć podstawę dobrze pielęgnować te dobre pragnienia w naszych sercach. Muszę być tym, który zachowuje w czystości swoje serce, swoje życie. I też nie powinienem ustawać, aż nie przyjdzie zapewnienie, że modlitwa jest wysłuchana, że Pan odpowie. I ostatnia rzecz, jeśli Pragniesz modlić się z wiarą. Przestrzegajmy chodzenia z Bogiem każdego dnia. Czyli to nie jest tak, że jestem tylko nastawiony na spotkanie niedzielne czy czwartkowe. Każdego dnia ja buduję moją społeczność, moją relację z Bogiem. Jest napisane w pierwszej mojżeszowej w piątym rozdziale wierszu 24 o Henochu. Pamiętacie. Henoch, chyba Henoch miał syna Metusza matuzalem tak? To jest, kiedy on umrze, to się stanie. Dosłownie zna, tak brzmi jego imię, tak można przetłumaczyć. Tam jest napisane: Henoch chodził z Bogiem. Jak długo Henoch chodził z Bogiem? Tam jest napisane: Henoch chodził z Bogiem 300 lat. I nie było go, bo zabrał go Bóg. A więc Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy chodzili z Bogiem każdego dnia, abyśmy aby zaczynali dzień z Bogiem, kontynuowali i kończyli dzień z Bogiem, abyśmy mieli z Nim cały czas społeczność, tak jak duch Pana był cały czas nad życiem Symeona, o którym mówiłem. Drodzy, zachęcam nas wszystkich. Bądźmy jutro, aby się modlić. Pozwólmy duchowi świętemu dotykać siebie, pobudzać. Bądźmy wrażliwymi, że duch święty chce nas pobudzać do modlitwy, abyśmy byli przed obliczem Bożym i modlili się. O różne potrzeby, o swoich bliskich, o to miasto. Bo bez tego, słuchajcie, gdyby Daniel się nie modlił, Bóg możliwe wziąłby kogoś innego. Pamiętacie taką jest sytuacja, kiedy jeszcze Bóg chciał uratować Judejczyków przed zesłaniem do Babilonu? Mówi, oto patrzę i nie znajduję nikogo, kto by stanął w Wyłomie. Nikogo. I dlatego, że Bóg nie znalazł nikogo, Żydzi mówią tak, takie też słyszałem głosy. Czy nie było nikogo, kto by stanął przed II wojną światową w Wyłomie? Dlaczego tak jest? Oto Bóg wzywa nas do tego, abyśmy się modlili z wiarą i abyśmy mogli odbierać od Pana Jego obietnice, które nam dał. Czy masz kiedy czytasz Biblię, bierz Boże obietnice, trzymaj się ich, módl się, aby Boża obietnica wypełniła się w Twoim życiu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne. Będzie wam przydane. Nie troszcie się, co będziecie jedli i pili. Nie troszcie się o jutro. Dość ma dzień. Popatrzcie, czy to nie są piękne obietnice? Ja nie mówię, że nie mamy być zapobiegliwi. Ale mamy się nie zamartwiać. Wszystko jest w Jego ręku. A On obiecał, że przecież będzie się o nas troszczył. Amen? Nie muszę się Zamartwiać, bo kiedy się zamartwiam, to oczywiście okazuje niewiarę. Ale kiedy się zamartwiam, też daje przystęp przeciwnikowi do mojego życia i zaczyna wypełniać mnie lęgo jutro, strach. Zamiast jak Dawid, położyłem się i zasnąłem spokojnie. Bóg chce, żebyśmy mieli pokój w każdej sytuacji. Chcielibyśmy się modlić, powstańmy. Pamiętaj, miej podstawę biblijną. Rozbudzaj w sobie dobre pragnienia, które masz od Boga. Zadbaj o czystość. Bądź czystym naczyniem. Bądź tą osobą, która pragnie i chodzisz z Bogiem. I bądź wytrwały, nie ustawajmy. Wiecie, Historia nas uczy wielu różnych wydarzeń, że czasami odpowiedź, wypełnienie przychodzi po wielu, a czasami po dziesiątkach lat, ale nie wolno nam rezygnować. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam słowo, dałeś nam obietnicę i ono, to słowo jest prawdą i spolegliwe. I dziękujemy ci, że nie musimy ufać człowiekowi, ale ufamy tobie. Polegamy na tobie we wszystkim, Panie. Tak błogosławimy twoje imię, Boże. Tak dziękujemy ci za twoją łaskę. I naucz nas chodzić w wierze i naucz nas modlić się z wiarą, z przekonaniem, z ufnością, że ty wypełnisz to, co powiedziałeś w swoim świętym słowie. Chwała ci, Jezus.